Cześć, tu Weronika, czyli Blue Sugar Cube, bo cukrzyca sam może być słodka. Dzisiaj pokażę Wam moją szafkę, w której przechowuję rzeczy związane z moją cukrzycą. Nie wiem, jak Wy przechowujecie, czy w pudełkach, czy właśnie macie swoje szafki, czy może jeszcze macie inny pomysł na to, jak to przechowywać, czy trzymacie to w jednym miejscu, czy w wielu miejscach. A dzisiaj pokażę Wam moją szafkę, która właściwie jest cała zajęta przez moją cukrzycę, tak? Także zapraszam do obejrzenia materiału. Czyli, jak już mówiłam, teraz pokażę, jak wygląda moja szafka pomocniczymi rzeczami. To jest taka, no, wygląda może na sporą w obiektywie, ale to jest moja szafeczka tak naprawdę. I tutaj trzymam wszystkie swoje rzeczy. I w pierwszej części tutaj mam wkłucia, mam tutaj jakieś pomocne takie saszetki, które dostałam. Tutaj mam jakieś moje badania, prawda, jakieś teczki. Tutaj też są moje opakowania i takie podręczne i saszetki z zestawem do zmiany wkłucia. Tutaj mam zapasowy glukometr i taki duży woterał. No i głównie wkłucia. W szufladzie niżej tutaj trzymam właśnie co moje paski do glukometru. Właśnie. I takie rzeczy jak na przykład paski moczu, zapasowe strzelacze. Wszystko zapasowe. Tutaj mam też posegregowane te igiełki do nabierania insuliny. Igły do właśnie do penów. Igiełki do strzelaczy. I wszystko w saszeteczkach. Właśnie, jest jedna szuflada. No i tutaj mam różne jakieś moje, nie wiem, neocin, jakieś maście, kremy, spirytus, moje tabletki na tarczyce. Leży tu też glukoza, ponieważ to jest zaraz obok mojego łóżka, więc jak jestem zaspana, to sięgam tu ręką i zjadam. I mam jeszcze taką jedną ostatnią szafeczkę, w której jest multum rzeczy, ponieważ są to głównie jakieś tam, nie wiem, glukometry, których używałam, albo które przywiozłam na przykład właśnie z mojej wycieczki do Stanów, którą wygrałam w konkursie plastycznym o cukrzycy. No i tutaj też mam jakieś katalogi, tutaj moja stara pompa, właśnie mój też sensor, którego teraz nie używam, bo miałam pompę 722, teraz mam niższy model, więc na razie musi to czekać. Prawda? No i tu też paski, nie wiem, do moczu, więcej jakichś opakowań na glukometry, opakowań na pompę, jakieś książeczki, różne, nie wiem, materiały, które zbierałam kiedyś o cukrzycy, coś tam odkryli, czy ten, to, no, więc zachowywałam to. No i też tu trzymam po prostu pudełka z różnymi gwarancjami, prawda, przed tymi rzeczami, także no, tak wygląda moja szafeczka. I jestem ciekawa, jak wyglądają wasze. Dzięki w takim razie za obejrzenie mojego odcinka słodkiego vloga i zapraszam do śledzenia właśnie tego słodkiego vloga, słodkiego bloga, śledzenia mnie też na Facebooku. I mam nadzieję, że będziecie mi pomagać też w sugerowaniu na przykład jakichś tematów, które mogłyby się pojawić, czego jesteście ciekawi, co byście chcieli usłyszeć. Na pewno pojawi się seria właśnie 5 pytań, czyli możecie spokojnie zadawać mi pytania, no zobaczymy, odpowiem, nie odpowiem, ale to będzie właśnie w wersji YouTube'owej, będę odpowiadać na te pytania, najlepiej jak potrafię. Albo powiem, że no, niestety nie odpowiem na to pytanie. Nie, no nie będę aż... nie będę aż taka. W takim razie, no, do zobaczenia, zapraszam i